Dzisiaj zajmiemy się nieco szerzej naszym polskim złotym. No, ostatnie 2-3 dni widać wyraźne spadki naszej waluty. Jest to oczywiście wynik tego, co się dzieje z rosyjskim rublem, a tam mamy wyraźne sygnały niepowodzenia tamtejszych władz monetarnych, ponieważ za nami już dwie podwyżki stóp procentowych w Rosji. Pierwsza była mniejsza w zeszłym tygodniu i ostatnia w nocy z poniedziałku na wtorek. W efekcie stopy w Rosji wynoszą już 17%, czyli bardzo dużo. Natomiast to nie sprawiło, nie doprowadziło do zmiany trendu. Wczoraj rubel bardzo wyraźnie tracił na wartości. No i rynek boi się teraz tego, że kolejnym elementem działań Banku Rosji będzie po prostu kontrola kapitałowa, czyli ograniczenie wypływu kapitału z Rosji. No i rynek też się boi skutków polityki Putina na dłuższą metę, czyli pytanie, czy reżim będzie mniej obliczalny, czy na przykład nie będzie mieć sytuacji przejęcia majątku zagranicznych firm w skrajności. Więc jakby to wszystko sprawia, że temat rosyjski, temat rubla nam się utrzyma jeszcze długo. Pytanie tylko, kiedy złoty się odklei od rubla i znów podąży swoją drogą, tak to było wcześniej. Sądzę, że chyba nieprędko, ponieważ nie tylko rubel jest problemem. Ostatnie dni pokazują, że panika, taka na razie przynajmniej mała panika, dotyka też inne rynki wschodzące. Wyraźnie traci turecka lira, wyraźnie traci rupia indonezyjska, brazylijski real. Więc widać, że na szerokim rynku dzieje się niezbyt dobrze. Problemy Brazylii czy też Meksyku wynikają z tego, że mamy obawy odnośnie taniejącej ceny ropy. Tamtejsze kraje są eksporterami, więc powstaje pytanie o tamtejsze budżety. Więc nastroje na emerging markets nie do końca dobre. No i się powstaje pytanie teraz, co dalej. Ja sądzę, że kierunki na najbliższe tygodnie pokażą decyzje banków centralnych. Dzisiaj wieczorem amerykański Fed. Spotkanie kluczowe z tego powodu, że ono jest takie szersze. Tu zawsze poza komunikatem mamy też prognozy makro i mamy też konferencję prasową pani Jelen. Wydaje mi się, że z komunikatu nie zniknie sformułowanie dotyczące utrzymania niskich stóp w dłuższym czasie. To oczywiście będzie dobre dla giełd, dobre dla rynków wschodzących, natomiast dolar może tam troszkę stracić, ale sumarycznie w kolejnych tygodniach znów zyska, ponieważ tak naprawdę nie ma alternatywy dolara. Widać, że tak czy inaczej Fed na jesieni przyszłego roku stopy podniesie. No i teraz zerknijmy sobie może na wykres, który jest za mną. To jest wykres pary euro do złotego. No jak widać, jeszcze w poniedziałek rano był spokój. To był poziom 4,17. Już wczoraj w południe był poziom 4,23. No teraz dzisiaj jest względny spokój. Wahamy się wokół 4,22-4,23. To jest wykres tygodniowy, który pokazuje, że to, co złoty zdobył wcześniej, czyli te trzy czarne świeczki spadkowe, które były w listopadzie, zostały szybko oddane. Natomiast wykres pokazuje, że będzie potrzeba dość mocnego impulsu kolejnego, żeby przejść silną strefę oporu 4,2350 i dalej tutaj ta strefa, ten kwadrat, ten prostokąt brązowy 4,24,5-4,26,40. Sądzę, że jeżeli komunikat Fedu właśnie nie będzie aż taki jastrzębi dzisiaj wieczorem, to złoty będzie powracał w okolice 4,20 i być może na koniec roku utrzymamy się w przedziale 4,18-4,20. O ile oczywiście nic nowego w tematach emerging market, czyli Meksyku, Brazylii, Turcji, Rosji się nie pojawi.